Państwa być może to zainteresuje. Otóż Marcin, po tej serii bardzo ważnych i ciekawych opowiadań, one moim zdaniem zostaną chyba jakąś po pewnym czasie taką klasyką literatury polskiej, nie wrocławskiej, klasyką literatury polskiej, bo rzeczywiście dzisiaj w Polsce nie mamy takich pisarzy, którzy by potrafili tak subtelnie, tak z taką gracją to robić. Także ja jestem spokojny o to. No ale Marcin w tej chwili mierzy się, porozmawiajmy o tym trochę. Mierzy się z nieco, powiedziałbym, bardziej szerszą i bardziej taką pojemnościowo większą materią, mianowicie zabrał się za pisanie powieści. Właśnie. I o czym, czego dotyczy ta powieść, jaki ma charakter, skąd się biorą tam postacie, czy poznamy je, jak na nie popatrzymy, to odkryj nam kilka kart tego, na czym siedzisz. Znaczy tak, ja jestem przesądny, zwierz, więc żeby mnie zapeszył, to za dużo nie mogę powiedzieć, ale jest to jakby powieść, która się, czy jej akcja dzieje się równolegle w różnych, jak powiem, okresach, prawda? To znaczy ten najbliższy nam czas to jest rok 68, mniej więcej ten czas, schyłek lat 60. Ktoś mnie zapytał, no przecież ty tego nie pamiętasz. No. Nie mówię, człowiek, już miałem 5 lat wtedy, no, 68, żartuję, ale to jest 68 i oczywiście jest to jakby, kręci się to wokół świeżo powstałej telewizji, wyznaczone jest to takimi punktami jak budynek radia, budynek telewizji, obecnie przy Krakonoskiej, prawda, jak wspomniana przeze mnie Daszburg, czyli pod Kasztanami, czy Agawa, zwana popularnie Żygawą w owym czasie w Parku Pomorskim, czy lokale różnego rodzaju o różnym standardzie, że tak powiem, ciągnący się na Wielkim Szlaku Południowym, czyli od radia i telewizji do centrum miasta, choćby, prawda? I bohaterem, to mogę powiedzieć, tym głównym bohaterem jest redaktor, jest dziennikarz. No jakoś tak, nie wiem, no, być może też to jest związane, znaczy na pewno jest związane gdzieś tam ze mną i z moimi doświadczeniami, przede wszystkim z opowieściami, których wysłuchałem też i czy słucham od starszych moich kolegów i przyjaciół i moich mistrzów zawodowych, z którymi miałem zaszczyt współpracować, i kiedy oni jeszcze pracowali, ja zaczynałem, więc od nich się wiele rzeczy dowiedziałem. W drugim jakby takim druga ta jakby taka nuta narracyjna to się dzieje jeszcze w okresie wojny na wschodzie, prawda? Na dawnych Kresach. No i jest związana z tym, co się, no to wtedy mnie na pewno nie było, ale interesuję się historią, więc być może tej mojej wiedzy trochę wystarczy tam. W każdym razie i te historie się z sobą przeplatają. Chodzi o pewne wydarzenia sprzed lat, które muszą znaleźć rozwiązanie po 20 paru latach po prostu. O tak powiem. No, na razie więcej wolałbym nie mówić, bo mówię, a co, a pytałeś, czy ktoś się rozpozna? No, być może tak, być może tak, być może tak. Nawet pojawia się. Krótko mówiąc, żyją bohaterowie? Są tutaj, chodzą ulicami tego znaczy, miasta? Tak? Znaczy ci, powiedzmy, żołnierze trzeciego szeregu, tak, prawda? Czy drugiego, bo to są postacie powymyślane przeze mnie, natomiast są i takie, które rzeczywiście były, no oczywiście nie mogą się tak samo nazywać, ale na przykład są programy, jest mowa o programie z kamerą wśród zwierząt, prawda? Pamiętają Państwo, tak? No, i o transfokatorze, bo tak kiedyś się, czy rozmaitościach, bo tak się kiedyś nazywały obecne fakty. No więc, jeżeli ktoś będzie uważnie patrzył, to parę osób odkryje. Zresztą tutaj też, no, w tym, co już się ukazało, no sam mówię, że trochę skandalista, prawda? I tam się tak różnych dziwnych rzeczy dopatrują ludzie. A to przecież nieprawda jest. Licencja poetyka. Więc zobaczymy, jak. No, nie chcę zapeszyć, naprawdę. Chętnie bym jeszcze coś powiedział, ale ja sam jeszcze nie jestem do końca pewien. No, mam bardzo krótki termin przez pana Staszka na skończenie i będzie pilnował i sprawdzał, prawda? Proszę pytania. Proszę. Ja chciałem jeszcze nawiązać do przemijającego świata i tutaj pan
Stanisław powiedział, świata wartości. Chciałem zapytać tak przewrotnie, co pozostało z tamtego świata? I tu mi nie chodzi właśnie o opowiadania, na pewno są też miejsca, są też konkretne budynki. Chciałem właśnie pana zapytać, co jeszcze takiego pan odnajduje z tego świata, który no, pan ukazuje w swoich powieściach? Z czym pan się spotyka na co dzień? Tak? Antykwariat Maszewskiej właśnie dzisiaj przychodziło. No chociażby. Jeszcze jest, tak, jeszcze miejsce. Nie miejsce, ale też ludzie. Ale też wartości pan Stanisław powiedział, co odróżnia, tak, nieco Wrocław właśnie. Kota. No jest to specyficzne, jest to inne miasto niż ja sam to czuję teraz. To jest miasto... To jest tak, ja kiedyś robiłem taki film i bardzo mnie interesował. Miałem różnych rozmówców w różnym wieku, od tych najstarszych, którzy przybyli, a jeszcze wtedy żyli jako ludzie dorośli do Wrocławia zaraz po wojnie, po różnych strasznych przejściach, po ludzi, którzy działali w okresie Solidarności i stanu wojennego. Pytanie było takie, że jakby to nie był temat filmu, ale takie główne pytanie, kiedy myśmy ten zlepek ludzi z różnych ziem dawnej Rzeczypospolitej, i z centralnej Polski, jak się mówiło, z centrali, i ze wschodu, i z tego, z ekspatrianci z Francji, skądś tam jeszcze, czy z Jugosławii, to kiedy oni poczuli, że są u siebie, że to jest ich miasto, bo to długi lat... Ja też to pytanie sobie zadawałem, ponieważ ja jestem po mamie Pyrą poznańską i moja matka tego Wrocławia tak do końca nigdy nie polubiła i go w ogóle nie znają. Trzeba było zawsze wszędzie wozić, bo ona nie lubiła. Natomiast ojciec przez to, że miał taki zawód, jaki miał, a był konserwatorem zabytków i ja z nim jeździłem po całym Dolnym Śląsku, żeby co tak tych, za dużo tych szyb nie wybijał, o których mówiłem, prawda, to mi dawali takie zajęcie, pomagałem, byłem strasznie ważny, pomagałem ojcu. Bardziej pewnie przeszkadzałem, ale jeździłem z nim wszędzie i on we mnie zaszczepił to umiłowanie śląskości, tej dolnośląskości i wrocławskości. Ja dopiero właściwie jak poszedłem na studia albo w okolicach matury, dopiero poczułem, że tak naprawdę to jest moje miasto, bo tato był z Białegostoku, mama z Poznańskiego, prawda, więc zupełnie dwa różne kierunki, a jeszcze ta rodzina też była dalej porozrzucana i nas ta cała sytuacja powojenna pozbawiła, że tak powiem, siedzib, prawda, rodzinnych, jakie by one nie były. Więc nie ma takiego gniazda, do którego można byłoby wrócić, bo to gdzieś tam zostało zlikwidowane, zniszczone, spalone, zabrane, coś tam jeszcze, prawda? I trzeba znaleźć sobie miejsce tutaj. I ja myślę, że tak je sobie znalazłem tych kilkadziesiąt, tych 30 lat temu, jak byłem w tych studiach. I tak się utożsamiłem z tym miastem. A ludzie, dlaczego o tym mówiłem, ci moi rozmówcy, właściwie zgodzili się w jednym, że tak naprawdę to ten naród wrocławski, mówiąc tak w cudzysłowie, to się objawił w 80 roku. Wtedy w tej jedności, prawda? W tej jedności i w stanie wojennym. Myślę, że tak. To akurat się zbiegło z moimi studiami. Wtedy staliśmy się jakby wrocławianinami. Myślę, że tak, bo to było porozwalane wszystko. Coś jakby, prawda? Krzest Polski, tak? Taki to drugi, tak? Krzest Wrocławia. Chyba tak. Proszę bardzo. No to jest ciekawe, tak gdybyśmy chcieli analizować skład Wrocławia, taki socjologiczny, to my jesteśmy przekonani, znaczy kiedy mówimy o Wrocławiu, jesteśmy na ogół, tak na zewnątrz nas widzą, opisują, że to kresowianie, że Wrocław to jest miasto kresowe, to taki Lwów, prawda? A realnie to akurat nie tak nie jest. No ale elita. Realnie tak. To jest bardzo ważne, żeby zrozumieć dwa zjawiska, ponieważ bezpośrednio po wojnie tutaj przybyła elita ze Lwowa i mniej więcej 24%, niepełne 25% to była elita profesorów lwowskich, Uniwersytetu Lwowskiego, Politechniki Lwowskiej i pierwsi rektorzy naszych uniwersytetów byli ostatnimi rektorami Uniwersytetu Lwowskiego. Także tutaj jak gdyby personalna taka była ciągłość, tak, prawda? My jesteśmy trochę kresowianami takimi intelektualnymi, prawda? Natomiast nie masowymi, bo tutaj przyjechała głównie ta twórcza, intelektualna, naukowa inteligencja, która
uruchomiła te wszystkie dobra kultury, nauki, oświaty i uniwersytet, politechnika, szkoły muzyczne, artystyczne i tak dalej, profesor Geppert i tak inni, prawda, to są te takie tuzy z tamtego czasu, którzy w tych różnych punktach rozświetlali to miasto, budując, prawda, miasto zniszczone, jak Państwo wiedzą, to młode pokolenie może nie wie, ale to miasto było katastrofą, bodajże 70% z tego, co pamiętam, było w ruinie, prawda, trzeba było go od początku, ale pomijając już to, nawet w tych miejscach, które tutaj były, to tych 24% to byli właśnie profesorowie, to była inteligencja nauczyciele oświata, którzy zaczęli szkoły te uruchamiać. To byli tramwajarze, ciekawe, prawda, też uruchomili, prawda, i kolejarze, to były te grupy, które tutaj osiedliły się. Także w sumie inteligencji lwowskiej, kresowej, tutaj jest około 24-25% we Wrocławiu, natomiast ona nadała ton. Nazwy ulic, do dzisiaj Ruska, ulica Ruska, to ona jak gdyby wywodzi się stamtąd, kawiarnie, które powstawały wtedy po 1945 roku, restauracje, nosiły nazwy takie, jak te były tam na kresach. One później gdzieś u Fonsia i inne, które tutaj później były, później zanikanie, o którym ty mówisz. To jest w ogóle ciekawe zjawisko. Młode pokolenie, powiedzmy tych naszych wnuków czy prawnuków, to oni pojęcia o tym nie mają. I to jest problem, prawda, jak duchowo sytuujemy dzisiaj to młode pokolenie w naszym mieście. Czy ono wie, czy ono rozumie, czy ono doświadcza, czy ono jak gdyby mierzy. Nie mierzy się, nie może, bo jak gdyby i szkoła zaniedbała to, i uniwersytety to zaniedbały, i uczelnie i tak dalej, i tak dalej. Nie ma ciągłości, nie ma, prawda, jakiegoś takiego porządku historycznego, utrwalonego, prawda, poprzez naukę, poprzez wiedzę. A szkoda, bo to miasto godne jest tego, żeby wiedzieć o nim bardzo dużo. Poza tym 24% to przybyło tutaj bardzo dużo ludzi, ku mojemu zdziwieniu, czytam te wszystkie opracowania, z Wielkopolski. Wielkopolska, tak. Warszawiaków tutaj jest bardzo dużo, czyli z Mazowca bardzo, bardzo dużo przybyło, Rzeszowa gdzieś stamtąd. Także to jest kulturowo bardzo zróżnicowane i posklejanie tego, ale takie mentalne, takie kulturowe jest niezwykle trudne. Może rzeczywiście Solidarność była takim pierwszym, prawda, takim budowaniem tej wspólnoty, w której miasto siebie jak gdyby rozpoznało, prawda, w tym 81 roku. Ono siebie rozpoznawało parę razy, może wtedy, kiedy ta straszna katastrofa z powodzią była, prawda, to też siebie rozpoznało to miasto. Jak gdyby popatrzyła sobie w oczy, mówię, róbmy coś, my wrocławianie, prawda. OSPA na przykład to strasznie skonsolidowała miasto jako tak, przez epidemię. OSPA też, tak. No tak, ale to był raczej konsolidacja strachu, to było coś jak gdyby inna kategoria, mówię. Ale to też, ma pan rację, to też. Także parę razy było coś takiego. No szkoda, prawda, że my nie mamy tej literatury tego typu, czy powiedzmy innej. Trochę Worcel pisał, może Państwo pamiętają takiego pisarza, Pan z prowincji chyba jest taka jego książka. On zresztą pisał bardzo dobre opowiadania, Widzę są Sudety, czy Najtrudniejszy język świata, opowiadający, prawda, o tym zderzeniu kultur niemieckiej, polskiej w jednej chacie, że tak powiem. Bardzo interesujące, ale niestety nie mamy, tak mniej więcej co 10 lat to jak gdyby Wrocław zagubił się gdzieś, prawda, w tym opisywaniu samego siebie. Także dziękuję Ci, Marcin, że Ty nam przywracasz wiary, że można, że jak gdyby no, odżywa, prawda, ta linia. To już nie tylko literacko, ale tak powiedziałbym godnościowo, że czujemy, że to jest nasze, że to nasze miasto, że wyjrzymy, że w tę uliczkę, w tamtą, tego psa sobie przypomniemy tamtego, prawda? Także to jest bardzo ważne. Także chyba jesteśmy Ci wdzięczni za tą robotę, za rzemiosło i za finezję, za wiele innych rzeczy. Proszę bardzo, czy jeszcze Państwo mają jakieś pytania? Może jakieś... Pani profesor chciała, tak? Tak myślę, czy to mówić, ale tak? Zawsze
jeszcze i PRL-u, i na początku tego powojennego Wrocławia, i do dzisiaj, co jest dosyć naturalne, narracja dotycząca miejsca jest mocno kontrolowana politycznie. I kiedyś profesor Pietraszko, Hernas postulowali coś takiego, żeby jakby nadbudować jeszcze jeden poziom wyżej, taką metaregionalistykę stworzyć, metakulturoznawstwo związane z Dolnym Śląskiem. Tak przychodzą mi na myśl rozmaici pisarze, ale to właśnie to, co mi podpowiadano, to być może to jest też jakoś tendencyjne. No oczywiście Mikołajek, to mi podszeptywano. Tadeusz Mikołajek, rzeczywiście pominąłem, on był w jednym z tych, żarówka, tak. Natomiast rzeczą chyba na osobny artykuł byłyby losy... Chyba była jeszcze taka, przepraszam pani profesor, chyba Drzewiecka była taka pisarka, czy Drzewiecka. Drzewińska może Drzewińska. Tak, Drzewińska. Joanna Konopińska, wspomnienia świetne. Natomiast to, co nas zasługiwałoby na osobny artykuł i badania jakieś bibliologiczne, to jest autopsja Ernesta Dyczka. Mianowicie rzecz, która gdzieś tam przez kilkanaście lat nie mogła się ukazać, a w końcu jak wyszła, to chyba ten nakład gdzieś wyparował. Nawet w Ossolineum nie ma. Jeden egzemplarz upolowałam kiedyś, bo to wcześniej powiedziano mi, żeby to przeczytać. Upolowałam w bibliotece uniwersyteckiej. I to jest nie tylko jakiś tam metapoziom dotyczący hipokryzji w jakimś funkcjonowaniu społecznym. Niemniej tam jest cała masa kryptocytatów, nawiązań do literatury tworzonej przez wrocławskich pisarzy i na zakończenie rozszyfrowanie, przynajmniej podanie tych źródeł cytatów, coś takiego jak u Doroty Masłowskiej w wojnie polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną, na końcu jakieś chyba było przez Pawie Królowej. W każdym razie to podanie źródeł, do czego nawiązywał, do jakich autorów. Tutaj jeszcze no, można byłoby myśleć o tych próbach syntezy. Jakiś Dolny Śląsk, na przykład literatura na Dolnym Śląsku, rodzaj takiego przewodnika. Tutaj pan profesor podpowiada Marka Krajewskiego. To właściwie jest rodzaj sam w sobie. Jest mnóstwo tego typu rzeczy. Jacek Bierut, który też kiedyś próbował coś takiego o parkach, może raczej w okolicach ulicy Grabiszyńskiej pisać. No oczywiście Wacław Grabkowski. Jak słuchałam o tych wariatach, to myślę, że Wrocław jest tak niesamowicie rozległy, że każdy ma swoich wariatów. No i ja tam na Wielkiej Wyspie mam zupełnie innych, niż ci, którzy opowiadali na krzykach. To się wydaje, żebyśmy mogli jakiś projekt unijny, postarać się uzyskać na to finansowanie, stworzyć taki transgraniczny ponad dzielnicami. I tutaj Grabiszyn, Krzyki, Zalesie stworzyłyby jakąś wspólną fundację, współpraca ponad granicami wyznaczonymi przez odnogi rzeki, może by się nam udało stworzyć syntezę, jakiś atlas wariatów. Dziękuję. Zalążki są, ponieważ Konrad Imiela dwa lata temu prezentował taką, powiedziałbym, iluzoryczną, hipotetyczną historię pradziejów Wrocławia i jednym z komentatorów był Jaś Pawie Oczko. No, taka postać, powiedziałbym, szalenie charakterystyczna dla naszej rzeczywistości wrocławskiej. Jaś Pawie Oczko, babcia Mandolinka i paru innych odklejeńców pojawiają się także w powieści Maćka Żurawskiego, Czarna Wołga. Także materiału trochę mamy. W pamięci też pielęgnuje wspomnienia o kuriozalnych postaciach, które też by się nadawały do uwzględnienia. No a pewnie Piotr Siemion powiedział kiedyś w Radiu Tok FM już wiele lat temu: Wrocław miastem pojebów. No i jako autor powieści o Wrocławiu Niskie Łąki wiedział, co mówi. Ale to fajnie by było tak zajrzeć trochę głębiej, bo my ich widzimy. Właściwie całe miasto widzi ich na co dzień, tych wariatów, ale nikt nie wie, nie wchodzi w głębiej w ich życia. To jest takie ciekawe. Tak, była jeszcze taka postać, nie wiem, czy państwo profesorowie pamiętają, to są lata jeszcze Wojaczka, taki pan Jan, klub Międzynarodowej Prasy i Książki. Tam się spotykała taka awangarda tamtego czasu i był taki wizjoner, który przewidywał losy miasta, regionu, świata i wprowadzał tych młodych w te wizje niesamowite, rozkręcał tę spiralę, zawiązywał ją i gdzieś tam plątywał.
to też nie rozpoznane do końca, a godna literatury postać. Ona gdzieś tam występuje u Wojaczka, u paru innych, ale nie ma, że tak powiem, no takiego uniwersalnego portretu. Więc szaleńców masa i to jest, rozpocząłeś, ciągnij dalej. Proszę bardzo, może Państwu jeszcze, bo jeśli nie, to będziemy powoli kończyć. To ja może tylko bardzo proszę. A propos refleksji, bo ja już oczywiście przeczytałam Marcina książkę. Jakie wrażenie może Pani nam powie? To wrażenie było takie, że się bardzo wzruszałam, mimo że nie jestem wrocławianką. Mówiłam już o tym Marcinowi, a najbardziej wzruszałam się właśnie w momentach, kiedy pojawiali się ci wariaci, ponieważ pochodzę z małej miejscowości, w której też dzieciństwo kojarzy mi się właśnie z takimi charakterystycznymi osobami. No dla nas to był świat baśniowy, tak? Nikt nam nie tłumaczył, tak, kto to jest, tylko wiedzieliśmy, że to jest Majuja na przykład. I że Majuja śpi w szafie gdzieś tam na korytarzu, więc całą resztę sobie dopowiadaliśmy. I mam kolegę, który mieszka w Stanach Zjednoczonych, mój kolega, przeżyliśmy dzieciństwo. I jak powraca, to najpiękniejsze chwile są wtedy, kiedy właśnie wspominamy sobie. I książka Marcina, którą czytałam w wakacje, właśnie jakby przeniosła mnie, to nie był mój świat mojego dzieciństwa, ale takie światy równoległe. I muszę powiedzieć, że no, bardzo się wzruszam. Bardzo się wzruszam. I tak, mama moja ma wielkie problemy z czytaniem, więc kilka opowiadań przeczytałam jej sama, a resztę przeczytałam. Ale nie wszystkie, też była zachwycona. No, przeczytała wszystkie? Tak. O Boże. Tak, naprawdę, jak Pana Boga, zresztą no, teraz była u mnie w Ostrzeszowie, we Wrocławiu, jeszcze rozmawiałyśmy o Twojej książce. Miło mi bardzo. Ukłony dla mamy. A Majuja był czy była? Jaki Majuja to był on. On, to ten był Majuja. On to był ponoć dziadek naszych kolegów, który to była postać niesamowita, wyglądał jak mnich, miał taką niekończącą się brodę i faktycznie gdzieś tam w korytarzu była jakaś szafa i on tam spał. No, różne takie postacie u nas też były. Sisi dupa na przykład, no bardzo brzydkie określenie, tak? Ale wszyscy z mojego pokolenia wiedzą, kto to był Sisi dupa, tak? A czym się zajmował generalnie? No generalnie się niczym nie zajmował. Chodziliśmy na sanki, czy gdzieś na jakieś ślizgawki do lasku klasztornego, to nas goni. Ale był nie groźny. Zajmował się gonieniem. Zajmował się gonieniem, tak? Jak graba. To ciekawe właśnie, że... W Goniedełko, tak? Miał jakąś taką misję, prawda? Gonienia dzieci, wszyscy pamiętają, przy okazji od razu się jakieś historie przypominają. To bardzo ważne. Tak. Grecy pamiętam na górkach paśli barany. No właśnie. Barany we Wrocławiu. Na górkach. Nie, na górkach takich, gdzie zwożono. Stabowice. Tak, resztki po budynkach, takie gruzowiska to było. I tam trawa rosła, Grecy tam żyli właściwie na tych gruzowiskach. No właśnie, Grecy. Pamiętamy tak. liczne bardzo środowisko silne greckie. Ja tak. Miałem Greków. Ja też. Jugosłowianie przecież też bardzo dużo. Więc ten konglomerat tych ludzi tutaj na Macedończycy byli tutaj. Tak, na tym terenie dał jakby pożywkę do tego, żeby można było właśnie żyć w świecie, który był trochę oderwany od tej cywilizacji polskiej, gdzieś tam w Polsce centralnej czy w Warszawie. To była taka trochę prowincja w tamtych czasach, zaniedbana przez władze polskie, a trochę taka zbieranina też różnych postaci takich niezbyt chcących.